W modernizowanym parku na Podłężu od przeszło roku nic się nie dzieje. Dlatego okoliczni mieszkańcy pytają nas, a my pytamy miasto, czy modernizacja dobiegła końca. Jeżeli tak, to kiedy planowane jest oficjalne otwarcie, a jeżeli nie, to jakie jeszcze prace są w planach i kiedy będą one realizowane? Mieszkańcy osiedla Podłęże pytają, kiedy park będzie w pełni do ich dyspozycji. Boiska do piłki nożnej, koszykówki czy elementy infrastruktury rekreacyjnej dla dzieci i dorosłych są już gotowe i poniekąd korzystają już z nich okoliczni mieszkańcy, jednak oficjalnego otwarcia i jakby przyzwolenia nie było. Pytań od mieszkańców jest jednak więcej. Przede wszystkim, dlaczego od ponad roku nic się nie dzieje, a trwająca od 2018 roku modernizacja jakby utkwiła w martwym punkcie. Zainteresowanie budzi także tajemnicza osoba, która codziennie rano przyjeżdża do parku i przesiaduje w budynku przy kortach tenisowych. Kim jest i jakie ma zadanie, nie wiadomo. Może stróżuje? Trudno jednoznacznie ocenić. No i co z chodnikami ze specjalnej warstwy materiału, które miały być w parku? Na razie jest zwykły żwir. Czy to się wkrótce zmieni? O to wszystko pytają mieszkańcy, a my w ich imieniu pytamy miasto. Jak tylko dostaniemy odpowiedź, z pewnością Państwa poinformujemy.